Tematem dzisiejszej konferencji jest raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący realizacji w latach 2009-2013 zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa kompleksu wodno-rekreacyjnego w Koszalinie. To jest ten raport, który dotyczy kontroli sprawowanej przez Urząd Wiejski. Bardzo proszę o zabranie głosu kandydat na urząd prezydenta miasta, pan Artur Wezgraj, i w kolejności kandydat na radnego, pan Mariusz Krajczyński. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, robiliśmy już jedną konferencję prasową, w której pokazywaliśmy raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący sprawdzenia poprawności inwestycji prowadzonej przez Zarząd Obiektów Sportowych. A wyniki tego raportu Państwo znacie, one są druzgoczące, pokazują, że inwestycja została źle przeprowadzona i kosztuje nas o 16 milionów drożej i jest jeszcze na dodatek nie tym projektem, który został wybrany w konkursie i 10 miesięcy do roku opóźniona. Po tej naszej konferencji ukazała się publikacja, w której przedstawiciele pana prezydenta informują, że właściwie o co nam chodzi, że winę za to wszystko ponosi członek Lepszego Koszalina, pan Sylwester Gabroński, który wtedy w 2009-2010 roku był w zarządzie spółki. I to uznajemy za daleko idącą bezczelność wręcz takiego komunikatu, dlatego że pan prezydent i Platforma Obywatelska ukryła jeszcze jeden raport NIK-u, który został opublikowany czy dostarczony 14 lipca 2014 roku, czyli już 5 prawie miesięcy temu. Jest to raport z kontroli w Urzędzie Miejskim, kontroli prezydenta miasta oraz biura oraz wydziałów miejskich, kontroli, która dotyczyła prowadzenia nadzoru nad tą inwestycją, czyli nadzoru nad zarządem obiektów sportowych. Proszę Państwa, co z tego raportu wynika? Z tego raportu wynika, że w 2009 roku została powołana specjalna komisja do nadzorowania tej inwestycji z daleko posuniętymi kompetencjami, której to komisji przewodniczył pan Andrzej Jakubowski, będący wtedy wiceprezydentem. W tej komisji było kilku pracowników urzędu oraz dwóch radców prawnych. Komisja, czy zespół ten do zarządu działał do lipca 2010 roku, czyli do momentu, kiedy został powołany na pełnomocnika prezydenta, aktualnie sprawujący ten urząd. Od tego momentu, jak stwierdza NIK, nie była prowadzona żadna kontrola, żaden nadzór. A zatem, proszę Państwa, pełną odpowiedzialność za wszystkie rzeczy, które wydarzyły się w tym akwaparku, ponosi prezydent miasta Koszalina, pan Andrzej Jakubowski, dzisiejszy wicemarszałek, który pełnił funkcję wiceprezydenta, oraz Urząd Miejski. Jest to przykład prowadzenia inwestycji tak jak prowadzone są inwestycje również inne. Inwestycje, które obserwujemy na co dzień. Jestem głęboko przekonany, że zajrzenie w papiery jakiegokolwiek naszej inwestycji pokaże, że wszystko to, co wydaje się piękne na zewnątrz, a może nawet czasami jest piękne, jest budowane drogo, nieracjonalne, ze szkodą dla miasta. Miasto przez tą kadencję straciło kilkadziesiąt milionów złotych na niegospodarnościach różnego rodzaju w różnych miejscach. I nie możemy dopuścić do tego, aby próbowano to zamieść pod dywan albo przerzucić odpowiedzialność na kogo innego. W tej sprawie dziękuję. Raport Państwo macie do dyspozycji, jeśli pytania w tej sprawie. Nie możemy wymienić te inwestycje, które są tam piękne, a nie wybudowane. Proszę bardzo, 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 bardzo wzrastały również koszty i były ciągle podnoszone koszty dotyczące Parku Książąt Pomorskich, dotyczące placu. Proszę zobaczyć, co się wydarzyło z DPS-em, kiedy koszty wzrosły prawie o 25%. Wszyscy o tym zapomnieli. Jak to się dzieje. Koszty dróg, które wzrastały. Ktoś może zapomniał, jak wyglądała historia z ulicą Gdańską, a ktoś może zapomniał, jak wyglądała ulica z pierwszą częścią obwodnicy czy tego ringu, kiedy się okazało w trakcie realizacji inwestycji, że wszyscy muszą przypomnieć sobie, że tam było kiedyś śmietnisko i trzeba wymienić grunt i wydać ogromne pieniądze, których nie przewidziano w budżecie. To wszystko jest po prostu, to wszystko powoduje, że miasto zaciąga coraz większy dług na pokrywanie nieudolności zarządzających. Nieudolności organizacyjnej oczywiście. Każdy może budować i wydawać dowolne pieniądze i osiągnąć efekt jakiś tam, ale to przecież nie na tym polega. My mamy wydawać pieniądze racjonalnie, z pożytkiem dla
mieszkańców z pożytkiem dla Koszalina. Jakieś pytanie do tej części? Do tej części. Do tej części. No, materiału Państwo otrzymaliście. Jest kilka stron, Państwo pewnie przeczytali dokładnie. Tak, dokładnie. I się w to wczytali, czyli jakby najważniejsze to jest to, że po prostu nie było tego nadzoru. Nie było nadzoru od 2009 roku, od 2010 roku, od lipca. Mało tego, to zarządzenie o tym nadzorze, o powołaniu tego zespołu nadzorczego, bo to jest zarządzenie prezydenta miasta, które było w lutym 2009 roku, zostało uchylone z powodu tego właśnie, że nie działo się nic w tej materii, uchylone w 2013 roku. I NIK mówi, że od 2013 roku podjęto w ogóle jakikolwiek nadzór, że od tego momentu coś się zaczęło w tym zakresie dziać. Prezydent próbuje się tłumaczyć tutaj, w tych dokumentach nie tłumaczyć, że on w zasadzie nie musiał pełnić tego nadzoru, że to spółka robiła, że on jest tylko właścicielem spółki, nie ma żadnych dokumentów, z których by wynikało, że jakikolwiek nadzór był prowadzony, mimo że oświadczył, że na kolegiach była ta sprawa rozważana i wielokrotnie omawiana. Nie potrafili przedstawić nawet protokołu z kolegium, w którym wynikało, że taki nadzór był czyniony. A zatem cała wina i ta polityczna, i ta gospodarcza, i ta za wszystkie inwestycje leży po stronie prezydenta miasta i jego ekipy z Platformy Obywatelskiej. Mówimy o inwestycjach, win jest więcej. Ale nie udało się wyliczyć, ile do tych inwestycji, pewnie nie byłoby to takie szybkie, żeby tak szybko wyliczyć, ile do tych inwestycji, które wdrożały miasto. W wielu przypadkach mamy utrudniony dostęp do informacji. To, co się udało zrobić z tym akwaparkiem, proszę popatrzeć, że trwało od lipca. Od lipca próbujemy wydostać informacje i tak naprawdę z urzędu nam się nie udało wydostać żadnych informacji takich, dopóki nie pojawił się nie pojawiły się te raporty, które musiały być ujawnione ze względu na ustawę o informacji. Informacji publicznej. Bo tego nie ma niestety na BIP-ie. Nie ma na BIP-ie w Urzędzie Miejskim. Takich informacji Państwo nie znajdziecie. I to jest to, jak wygląda informacja, komunikacja, prezydent, mieszkańcy miasta. Tak wygląda to od 4 lat niestety. Jesteśmy po prostu generalnie oszukiwani co do stanu rzeczywistego miasta. A gdyby odwrócić sytuację, gdyby był właściwie prowadzony nadzór, rzetelnie, właściwie, systematycznie, to co miałby szansę wykryć? Tak? Gdyby wrócić tą sytuację. Oczywiście, gdyby był prowadzony nadzór w 2010 roku, nie doszłoby w ogóle do przetargu na realizację tego projektu, ponieważ ten nadzór miał obowiązek stwierdzić, że projektu nie ma. Nie ma po prostu tego projektu, ponieważ jest wadliwy, w związku z tym nie ma według czego budować. I w tym momencie należało zezwolić, nadzór powinien doprowadzić do sytuacji takiej, należało zezwolić na przeprojektowanie, a wtedy wręcz zakazano wykonawcom, którzy przystąpili do przetargu, którzy się pytali o to, czy wolno to przeprojektować, bo jest złe. Powiedziano, nie, ma być budowane według tego projektu, o którym prezydent wiedział, że jest zły, bo miał tą informację, wiedział, że jest nierealizowalny. Więc wtedy można było to przeprojektować i dzisiaj budować akwapark, którego koszt byłby na przykład 50 milionów złotych, a nie 86, bo można było wtedy wybrać rozwiązanie konstrukcyjne, które będzie bezpieczniejsze, tańsze. I tutaj kubatura by też się nie zmieniła, bo tu chodzi tylko o samą konstrukcję dachu, bo pamiętam, z tym był największy problem. Dachu, podpór i tych rzeczy, które tam były. To po prostu jest przykład, jak można prowadzić w tym pewnym takim jakby zapatrzeniu w siebie, że wiem wszystko. Wiem wszystko, tu cel jest najważniejszy, w tyle głowy jakieś wybory, jakieś historie związane z polityką i to powoduje, że mamy taki efekt. Czyli główny grzech, zaniedbanie to było to, że ten akwapark nie został przeprojektowany, tak? Oczywiście, no od samego początku on powinien być inaczej zaprojektowany. Wszystko to, proszę Państwa, komisji, która wybierała ten projekt, który nie spełniał warunków, przewodniczył pan Andrzej Jakubowski. Bo mówienie, że ktoś tutaj odpowiada inny, to jest w ogóle oszustwo. Nie wolno takich rzeczy robić, bo to jest robienie wody z mózgu ludziom. Próba relatywizowania różnych zdarzeń. Panie Przewodniczący, możemy tak... Dwa zdania. Teraz tak, bo w zasadzie obserwujecie Państwo, jakie są wyniki sondaży. Każdy, na każdej konferencji, każdy kontrkandydat
Piotra Jedlińskiego mówi, że będzie w drugiej turze. Oczywiście rozumiem, że też będziecie w drugiej turze według siebie, ale dwa zdania jeszcze. Nie, że ja jestem przekonany, że możemy wygrać to w pierwszej turze. Jeszcze dwa zdania komentarza. Pokazuje to sondaż przeprowadzony przez portal samorządowy, gdzie na tą chwilę 54% Artur Wezgraj, 33% Piotr Jedliński. I chcieliśmy, to jest ten portal samorządowy, który dwa miesiące temu przyznał rzekomo, prezydentowi Jedlińskiemu, że jest jednym z najlepszych samorządowców mijającej kadencji. I dwa zdania też jeszcze, panie przewodniczący, na temat kampanii wyborczej. Za chwileczkę. To kampania rzeczowa, merytoryczna. Jeśli można... Podajecie sobie ręce z kontrkandydatami, bo ja wiedziałem, że tak nie jest do końca. Jeśli można, to ja za chwileczkę do tego powiem. Ja chciałem państwu pokazać taką liczbę. 4204, jeśli od tej strony dobrze czytam. Otóż Głos Koszaliński prowadził taką ankietę, tą SMS-ową, w której miał być wynik, zapowiadał, że ogłosi wyniki dzisiaj właśnie, zamknął te głosowanie w środę, o godzinie 12. Myśmy to oczywiście obserwowali, uczestniczyliśmy oczywiście też w tym i tam to głosowanie wygrał kandydat Artur Wezgraj. Tak po prostu było. Najwięcej głosów na tak było na mnie. O parę, ale tak. Pokazywało to pewną równowagę. Cóż się dzisiaj ukazuje w gazecie? Dzisiaj w gazecie nie ukazują się wyniki, tylko informacja, że najlepiej oceniony został prezydent miasta, dzisiejszy prezydent miasta. Ja państwu informuję, że na podstawie tamtego ankiety najlepiej został oceniony kandydat Artur Wezgraj. Jeśli mówimy o sondażu, to są głosy na pana. Tak? To są głosy na tak, na mnie. Którzy będą głosowali na... Odbieramy to wszystko. Proszę? Ocenę kampanii. Proszę państwa, kampania była bardzo intensywna, bardzo trudna i bardzo stresująca. To nie ulega wątpliwości. Z naszej strony staraliśmy się, żeby ta kampania była merytoryczna. Niestety byliśmy wciągani nieustannie w różnego rodzaju historie, które skończyły się raz pozwem w trybie wyborczym, w wyniku którego musieliśmy zostać przeproszeni przez szefa sztabu Platformy Obywatelskiej. Później podlegaliśmy nieustannie takiej agresji skierowanej ad personam, głównie w stosunku do mnie, przez medium sterowane przez Platformę Obywatelską, finansowane przez Urząd Miejski poprzez ogłoszenia. W większości informacje, które były na nasz temat pokazywane, były albo wprost kłamstwem, albo manipulacją, która miała pokazywać jakąś właściwość i do niej przypisywano określone znaczenie. I to była ta gorsza strona kampanii. Ta lepsza strona kampanii była taka, że spotykaliśmy się z bardzo różnymi środowiskami, ze środowiskami ekonomicznymi, taksówkarzami, z przedsiębiorcami, z stowarzyszeniami, z osobami niepełnosprawnymi. Tych spotkań odbyliśmy dobrze ponad 100 takich środowiskowych. Całe mnóstwo spotkań zupełnie ze środowiskami, zupełnie nie skonstruowanymi według żadnego klucza, tylko od tak zaproszonych na różne nasze eventy, albo nawet na ulicy gromadziliśmy ludzi. Chodziliśmy do ludzi, rozmawialiśmy z ludzi bezpośrednio i to była główna część naszej kampanii. W czasie tych spotkań oczywiście przekonywaliśmy do siebie i do tego, co mamy w programie. Odwiedzaliśmy również bezpośrednio mieszkania. Jak próbowaliśmy zliczyć, ile tych odwiedzin było, to około 27 tysięcy. 27 tysięcy mieszkań zostało odwiedzonych przez 51 kandydatów. Mówię o 50, bo ja też jestem kandydatem, nie jestem dodatkowym, jestem kandydatem podwójnym. Przez 50 kandydatów. Wierzyć nam się nawet na początku nie chciało. Ja również chodziłem po mieszkaniach, proszę sobie wyobrazić. Jeszcze wczoraj, tak. Wczoraj miałem w ogóle specjalną wizytę. W ciągu takiego jednego popołudnia udaje się odwiedzić 170-180 mieszkań. Do tylu ludzi zapukać. I ludzie bardzo chętnie chcą rozmawiać. Pan tam powiedział jedno zdanie wcześniej, może pan powtórzyć ten spodziewany wynik wyborczy, tak jakby tę drugą turę pan powiedział, że będzie wszystko jeszcze. Moim zdaniem wszystko to, co pokazują te sondaże, jest takie rozchwiane i to, że wchodzimy do drugiej tury, to jest oczywiste. Natomiast jesteśmy przekonani, że jest możliwy wynik rozstrzygnięcia w pierwszej turze. W rejonie Fontanny też chodziliście państwo przekonując wyborców? Tak, tak. Pan kandydat ze strony Platformy Obywatelskiej zapytał mnie na debacie w Dunie, czy podoba mi się Fontanna
To miało być takie pytanie prowokujące. Czy podoba mi się fontanna na rynku? Ja odpowiedziałem zgodnie ze swoim przekonaniem, że bardzo mi się podoba. Ta fontanna jest bardzo ładna. Rynek niestety nie, bo sama fontanna jest tylko elementem. A już zupełnie mi się nie podoba zorganizowanie tej części Śródmieścia, czyli budowanie tej komunikacji, tych przystanków, które są zrobione, zasłonięcie katedry przez przystanek na przykład, ten klocek słynny. I nie podobają mi się pieniądze, w które to zostało włożone, bo one są ewidentnie za duże w stosunku do efektu, który osiągnięto. Więc zawsze można powiedzieć tak, że jest w tym całym bałaganie, w tym samym śmietniku taki ładny kwiatek wyrósł. To tak należy tak powiedzieć. Ale fontanna jest naprawdę ładna. Nie wiem, że ktoś panowi się podoba ta fontanna. Nieprawda. Ja wiem, że celem tego pytania było sprowokowanie mnie, żebym powiedział, że mi się nie podoba, żeby można było powiedzieć, że Wezgrojowi to się nic nie podoba. Natomiast, ponieważ powiedziałem, że mi się podoba, musieli zrobić specjalną naradę ze sztabem, jak na to zareagować. Więc i tak zrobili rzeczywiście, tą naradę zrobili. Natomiast, proszę Państwa, to nie jest prawda. Ja wielokrotnie mówiłem, to jest budowanie pewnego wizerunku mojego. Wielokrotnie mówiłem o inwestycjach, które uważam za bardzo, bardzo trafione i za celne. Nie wiem, co tam w środku jest w tych inwestycjach. Mówię o Filharmonii na przykład. Mówię o ringu jako takim, jako rzeczach niezwykle ważnych z punktu widzenia użytkowego naszego miasta. Natomiast to nie jest to, że mi się podobają niektóre fragmenty, nie jest wystarczającym powodem do tego, żebym udawał, że się nie dzieją rzeczy złe, które niestety przeważają w sensie skutków dla mieszkańców Koszalina. One przeważają, one więcej jest tych złych rzeczy. No proszę Państwa, jeśli prezydent, czy kandydat, przepraszam, bo przecież ten prezydent to już za chwilę przestanie być, nie? Ten kandydat mówi o 1400 miejscach pracy, które przybyło w strefie i pokazuje to jako sukces. Natomiast zapomina powiedzieć, że w tym samym czasie, w ciągu jego kadencji, ubyło 2400 miejsc pracy i per saldo mamy bezrobocie o 1000 osób większe. No to jest manipulacja. To nie jest rzetelna informacja. Ja wiem, że dla celów propagandowych takie rzeczy się wygodnie podaje, ale w rzeczywistości to są manipulacje, które mają być swego rodzaju propagandą sukcesu. Patrzcie, jacy jesteśmy świetni. Jednocześnie, żeby pokazać na tym tle nas, nie mówi się o tym, co robimy, jakie mamy zdanie, nie dyskutują z nami. Mówię tu o głównym kontrkandydacie. Nie dyskutuje z nami o merytorycznej stronie i potrzebach miasta, tylko opowiada, jaki to jest ten Wezgraj zły, a co on kiedyś zrobił, a gdzie krzywo nogę postawił, a gdzie na pewno można podejrzewać, że on jest w ogóle beznadziejnie umorusany w jakichś historiach, które są. Można było dzisiaj na portalu jednym zobaczyć taki tekst. Nic dotyczącego miasta. Staram się też Państwu zawsze przekazać, że w naszej sytuacji, my jak jesteśmy radnymi, pan Mariusz Kajczyński, pan Sergiusz Karzanowski i ja, naszym prawem i obowiązkiem jest wypowiadanie się na temat miasta. Nigdy byśmy się nie wypowiadali na temat, nie wiem, jednostki wojskowej, która jest na terenie miasta, bo to jest jednostka autonomiczna. Nie podkładalibyśmy pod dyskusję o mieście informacji o tym, jak działa przychodnia, na którą miasto nie ma wpływu, prawda? To Państwa rola jest wtedy, kiedy ogarniacie. Natomiast osią kampanii skierowanej negatywnej przeciwko mnie była próba wskazania na wredna, brudna, błotna, straszna wskazania na Politechnikę Koszalińską, co bardzo Politechnice zaszkodziło, co jest grzechem kandydata Jedlińskiego, grzechem okropnym, dlatego że to zaszkodzenie będzie bardzo ciężko odrobić. Jednocześnie on udaje, że nie ma z tym nic wspólnego. Nie, to było na jego zlecenie, według jego koncepcji, czy jego sztabu, koncepcji walki politycznej, był gotów zniszczyć dobro ogromne, jakim jest uczelnia, która ciężko pracuje na to, żeby to miasto również szło do przodu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.